Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy w drugi odcinek. Znaczy, to jest drugi odcinek gry Volsen. Gramy w grę Volsen. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Volsen. Muszę to sprawdzić. W każdym bądź razie. Na chwilę obecną to jest drugi odcinek z tej gry. Już wiem, gdzie się gra zapisuje, bo w poprzednim odcinku się zastanawiam, jak jest zapisem. To jest chyba punkt zapisu. O, i to jest przy okazji teleporter, który tutaj mamy. Wydaje mi się, że tutaj pomiędzy tymi punktami możemy się przenosić. Nie wiem, czy to jest cała mapa. To jest wybrzeże wraków. No nie, mam nadzieję, że tego jest trochę więcej. Bezpieczna strefa, punkt nawigacyjny. No dobra, wydaje mi się, że to jest przy punkcie nawigacyjnym. No, odrodziłem się tutaj także. Ale jak będzie dalej, to nie wiem. Dobra, mamy swojego psa. Idziemy na wyprawę. Na przygodę. Mamy nowy mieczyk, długi miecz, niebieski. Dostaliśmy punkty, rozdysponowałem. No i co? No i w sumie na razie to wszystko. Nie wiem, co z tym zrobić, ale to na razie sobie zostawię, nie będę tego zużywał. Idziemy dalej. Weźmiemy psa z sobą, oddalę sobie kamerę, idziemy dalej. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Mamy dotrzeć gdzieś tutaj dalej. Także zobaczymy. Pewnie... No tutaj przechodzimy, wsłuchaj się w otoczenie. Tutaj nie ma podłożonego dialogu. Nie, ktoś tam coś gada. Dobra, mam z nim porozmawiać. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sfrir have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Okej, dotrzyj do obozu Sandora. Użyj miejski portal, aby wrócić do centrum Stormfall. Możesz tu wracać, kiedy tylko potrzebujesz, a później portal zabierze cię z powrotem. Okej. Miejski portal, to mamy tutaj, tak? Nie, tutaj jest wrot, tu jest powrót do miasta. Dobra, ale na razie mi to jest niepotrzebne. Tam jakieś wzmocnienie. Okej, okay, dobra, idziemy zwiedzać. Krzyczą. Dobra, spokojnie. Przyszedłem wam pomóc. No proszę, a pies zbiera złoto, no tak. Tarcza. Tarczę możemy założyć. Chyba jak możemy założyć. O, proszę bardzo, będziemy z tarczą. 5 punktów wartości wszystkich odporności, szansa bloku, skuteczność bloku. No dobra. Będziemy chodzić z mieczem i tarczą. Chyba, że jakiś dwuręczny miecz wyłapiemy. Dotrzyj do obozu Sandora. Dobra, zwiedzamy. Zwiedzamy wszystko. Nie wiem, czy tu jest sens, czy tu jest jakieś pochowane, poukrywane takie właśnie skrzynki, nie skrzynki. Znaczy tam widać było, że w obozie było coś. Że może i tu będzie. Na razie to nawet... O, tu jest coś. Pistolet. No pistolet mnie nie interesuje. Świat Volsen. Odkrywasz pierwszy punkt nawigacyjny. Otwórz mapę świata i wybierz punkt nawigacyjny, aby przenieść się w to miejsce. Aha, i tu jesteśmy tu. A nie, no to chyba jest pierwsza mapa, tylko mam nadzieję, że to nie jest cały świat. No dobra, ale... Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside. Organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! I'm going in. What? Wait, I didn't authorize. You want reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go! Dobra, nie gadać, tylko idziemy walczyć. No. Uwaga, wszyscy członkowie... No tak, rozpocznij wydarzenie, wchodzimy. Warm her up! I want to hear her sing! No!
2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Knock! Draw! Loose! It's not enough! Unleash the storm, now! To hell with it! Fire at will! Give them everything you've got! Stand as one for Stormfall! No, trzeba przyznać, że bitwy są epickie. Ale... ale sam fakt uczestniczenia w nich, nie wiem, czy jest taki epicki. Dobra, stoję w środku gdzieś, młotem. Wyleczmy się, zobaczmy, jak to leczenie tutaj działa tak naprawdę. Jeszcze ich tutaj jest. Dobra, pierwsi zginęli. Tu jest jeszcze jeden. Strasznie dużo gadają. O, nie trafiłem. Aha, bo to muszę tym młotem, to muszę być blisko. No właśnie, najlepiej w samym środku. No, leczymy się. Leczymy się. I ta miksturka się odnawia chyba cały czas. Dobra, żadne ukrywanie się. Dobra. Oj! Kurde, dostałem strzała jakiegoś mocnego i prawie zginąłem. Dobra. Muszę uważać na to życie. Nie mogę się wyleczyć, mam za mało ładunków. Aha, bo to się leczy tylko w momencie, znaczy... zabijanie potworów powoduje, że te ładunki mi się tam zwiększają i mogę się wtedy leczyć. O kurde, idzie jakiś boss. Jakiś większy przyszedł. Bijemy dziada. Masz młotkiem. Młotku. Ty młotku. Dobra, dostaliśmy jakieś fajne rzeczy. I zrobiła się cisza. Okej, okay, to zobaczmy sobie, co dostaliśmy. Dostaliśmy mieczy Claymore. A to będzie dwuręczny. Wielki miecz. Nie mógłbym używać tarczy. Ja bym chyba jednak wolał z tarczą. Zresztą ten długi miecz ma większe obrażenia. Gris, katalizator. Obrażenia mroku dodawane do zaklęć. No nie, to nie dla nas, to nie dla nas. Ale rękawice jak najbardziej możemy sobie założyć. No i tutaj dostałem... kolejny ten, zgubny żar. Wystrzel pocisk, który eksploduje przy uderzeniu, zadając obrażenia. To mogę użyć, bo i tak tego nie będę używał. Tylko jestem ciekaw, co z tym, gdzie to się podziało. Umiejętności aktywne. Aha, bo one się dodają. Dobra, one się dodają tutaj. Okej, czyli tak. Czyli dodamy sobie to. Proszę bardzo. I ta włócznia nam się pojawiła tu. Aczkolwiek ten pocisk sam w sobie mi jest niepotrzebny, bo i tak tego nie będę używał. Czyli to mogę usunąć. Chciałbym to usunąć. Mogę jakoś to usunąć? O, mogę zastąpić. No dobra. I teraz mamy pod jedynką takie coś. No dobra. No dobra, skoro tak. Dobra, pogadamy z nim. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to.
Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Znajdź wejście do sieci jaskiń Syrirów. Dobra. Przepraszam najmocniej. Coś mnie w gardle drapie. W każdym bądź razie dostaliśmy dodatkowe punkty, czyli rozdysponujemy sobie 5 tu i oczywiście na razie jeszcze lecimy w życie. Lecimy w życie, żeby mieć jak najwięcej. 215 mamy w tym momencie. Osłona 55, cokolwiek to znaczy. No i tutaj... Tutaj do obrażeń od broni białej, do obrażeń krytycznych. Tu się rozdziela nam to. Skrócenie czasu odnowienia umiejętności, spoko. A tu pójdzie do zaciekłości. Obrażeń od ataku, obrażeń krytycznych. Dobra, to na razie robimy to tak. Okej. Okay. Tak, chcę potwierdzić. No co, jeszcze jeden? No nie, no potwierdź. Pozostałe punkty? No, mam zero. Aha, dobra, teraz zniknęło. Okej, okay. Muszę się nauczyć mechaniki jeszcze tej gry, bo... Muszę się nauczyć mechanik tej gry. Jakieś na ramienniki dla czarodzieja. Ale to nie dla nas, także nawet nie będę tego oglądał chwilowo. Coś mnie w gardle drapie, ale może dlatego, że to nie pierwszy odcinek, który dzisiaj nagrywam ogólnie. Bo nagrywałem też... Znaczy, po pierwsze nagrywam dwa pod rząd z tej gry, z Wolsena, ale nagrywałem też Gritfalla. Pies zbiera złoto. Fajnie. Fajnie. To mogę zepsuć. O, i też złoto. I już jakoś tak mi głos troszeczkę siada. Ale damy radę. Jakieś życie wypadło. Nowy poziom umiejętności skrzydła. To dostało kolejny poziom. Poziom trzeci ma, okej. Czyli to się też potrafi rozwijać z nami. Tutaj co się pojawiło? O, tu jest jakiś kurde boss chyba. Idziemy, rzucimy okiem. Kto to tam siedzi? No nie, tam jest więcej. O, to szczury. No, szczury groźne nie są, ale to nie o szczury się tu rozchodzi. To się rozchodzi o coś, co jest tutaj. Nie gryź mnie, no do widzenia. Coś jeszcze wypadło. Buty nam wypadły jakieś lepsze. No, to buty oczywiście sobie podmienimy. To nie. Reszta pójdzie do sprzedania. Na ramienniki. A jakieś... No, aha, nie mogę ich użyć. Dlaczego? Dla czarodzieja. Dobra. Ale mogę je założyć. Do mądrości jakoś tam osłony dają, także na razie. Na razie sobie je będziemy nosić. Nic lepszego nie mamy. Okej, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem co te czaszki tu oznaczają. Okej, nie wiem co te czaszki oznaczają, także na razie. Na razie idziemy dalej. Spodnie dla berserkera i zawodzenie kowadła, proszę bardzo. Stwórz młot i uderz nim przed sobą, zadając obrażenia obszarowe. No dobra, weźmiemy. Nie wiem, czy mogę to używać w jakikolwiek sposób. Spodnie wypadły. Tak, też lepsze niż to, co mamy. Nie jakoś tam szczególnie dobre, ale... Umiejętności aktywne... Mogę to przenieść tutaj. Tak, dobra, mamy tu na dwójeczce. Stworzymy młot. Za mało szału. A, w ogóle nie mamy szału. Okej. Nie jesteśmy szaleni chwilowo. Idziemy dalej zwiedzać. O. Dobra, musimy nabijać szał i wtedy możemy... Aha, to takie samo... A, bo to jest ten sam mod, co my mamy. No dobra, ja sobie wyjąłem spod prawego przycisku myszy. Muszę to sobie naprawić. Dobra, cofnijmy się kawałek. Skoro to zrobiłem w taki sposób, to zawodzenie kowadła zostawimy tutaj. No to jest to samo.
Czyli nie wiem, co to daje tak naprawdę, jak to dodałem sobie. Może poziom się podniósł po prostu i nie zauważyłem. Tu mogę to jeszcze też rozwijać w jakiś sposób, ale na razie nie mam możliwości w jakikolwiek sposób tego rozwijać. Dobra, zostawimy to takie kesty. Coś jeszcze wypadło. Jakieś rękawice, ale nie, rękawice są średniej jakości, nie dla nas. Dobra, idziemy, patrzymy co dalej. Tutaj coś jest. Pistolet i rękawice kolejne. Zbieramy, oczywiście pójdzie na sprzedaż wszystko. Tu jakaś dobra skrzynia. Kolejne naramienniki dla czarodzieja chyba wypadły. O, ale mamy kaptur. Fakt, że też dla czarodzieja, ale będziemy mieć coś na głowie. No powiem wam, że te naramienniki chyba bym wolał, bo wolałbym chyba więcej zdrowia. Złoto, złoto zawsze się przyda. Macie młotkiem. O, tu jeszcze jakieś duchy latają. Aha, ten nawiedzony kamień by się wypadało, by go wypadało zepsuć. To stąd wylatują te stwory. Dobra, nauczyliśmy się czegoś nowego. Kolejne potwory. No bije się, sieka się je całkiem przyjemnie. O, dla berserkera mamy coś. Na ramienniki dla berserkera, fajnie. To nam się przyda na pewno. Zaraz sobie użyjemy. Ciężki hełm, proszę bardzo. Zbieramy jakieś nowe rzeczy. To jest całkiem przyjemne zawsze, jak się dostaje nowe przedmioty w takiej grze. Ciężki napierśnik, proszę bardzo. Dobra, możemy się już poubierać zaraz. Jeszcze tylko zajrzymy do tej skrzynki. Berserker, spodnie niebieskie, pięknie. Dobra, zobaczmy, co nam tam powypadało. Dużo śmieci wyleciało, ale tak, mamy spodnie. No na pewno spodnie założymy. Napierśnik mamy. 7 wartości wszystkie odporności do szansy na blok pozwala blokować każdą broń. 7 do szybkości ruchu, to zdrowie, osłona. 7 do wszystkich odporności. No chociaż odporność to może i by była dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No, odporność na wszystkie żywioły. Dobra, to zostawiamy to. Pamiętam, że w Grimdownie i w Titan Questie odporności były bardzo ważne. Do wszystkich odporności to też założymy. Hełm ciężki hełm. Tutaj do... nie, no to nie. Aha, to mogę założyć na drugą stronę, na drugie ramię, może tak. No dobra, założymy. Buty jeszcze jakieś wypadły, nie. I reszta też mnie nie interesuje w tym momencie. Dobra, to mamy. Okej, dobra, zostawiamy tak. No już jesteśmy troszeczkę bardziej uzbrojeni. Wyglądamy już troszkę bardziej jak wojownik, a nie jakiś taki kurde chłopek roztropek, aczkolwiek to dalej jest jeszcze. Karmienie roju. Co to takiego? Można używać tylko z kosturami i katalizatorami. Mogę to sobie ustawić? Mogę sobie przenosić. Zostawię sobie to na razie tu. Co tu jest? Pieniążki. A macie szczury młotkiem. Ciężko was trafić pojedynczo. Kolejna skrzyneczka. Miecz wypadł, ale ten miecz obstawiam, że jest jakiś... nie, cieniutki. Nie będę nawet sprawdzał. Poziom czwarty. Miło. Miło, czwarty poziom wpadł właśnie. Zaraz rozłożymy punkciki. Co tu jest? Plus 200% do obrażeń krytycznych. Fajnie, ale na razie... aha, to mogę to wziąć. I bijemy dziady. Dziady wszystkie bijemy. Dobra, ten kostur możemy podnieść. Czy tutaj coś jest? Nie, nie ma nic. To mogę zniszczyć. Tu dochodzimy do końca. A tu jest jeszcze skrzyneczka ukryta. Kolejny napierśnik. Anihilacja, coś fajnego wypadło. A, to możemy zepsuć, bo będą wyłazić stwory. Czarodziej spodnie i buty. Dobra. Mamy już pełny plecak. To na razie też mi nie jest potrzebne.
Skomplikowana zbroja, to nie, buty nie. 5 do wszystkich odporności i 35 zdrowia, ochraniasz barbarzyńcę. No, do częstości regeneracji zdrowia, do szansy na blok pozwala blokować każdą bronią. W sumie to nie wiem, która jest lepsza tak naprawdę, a że na tym początku, tylko że aż 35 zdrowia. Może na tych początkowych etapach nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Dobra, ja to bym chyba się przeniósł do jakiegoś kupca. Zaraz zobaczymy, jak działa portal w takim wypadku. Stawiamy sobie portal. A, jeszcze punkty mieliśmy rozdysponować. Aha, nie stawiamy sobie portalu, tylko z automatu jesteśmy przenoszeni tutaj. Dobra, podoba mi się to. To wszystko, tego Claymora to sprzedam, nie chcę dwuręcznego. 1300. No te rzeczy są, a nie, to Claymore był chyba taki drogi. Okej, 1360 nazbieraliśmy. Coś tu można było kupić, ale topór nie, drewniana tarcza. No jakaś lepsza tarcza jest. 431 kosztuje. Nie, no znajdziemy coś pewnie. Pewnie coś znajdziemy. Tutaj do schowka sobie będę zbierał te rzeczy, których nie będę zużywał. Okej, no i co? Możemy wracać. Możemy wracać tam, skąd przyszliśmy, czyli jesteśmy dalej tutaj. Okej, idziemy szukać. Idziemy szukać przejścia tam do jakichś podziemi mamy, tak? Do sieci jaskiń mamy się dostać. To spróbujemy to zrobić jeszcze w tym odcinku. Okej. Teraz tak, tu jest coś. Młot wojenny i ciężkie spodnie. Młot wojenny. Obuch, nie. Dziękuję, nie będę tego nosił z sobą. Jak tu wygląda mapa w ogóle? Aha, na mapie to nic nie widać, tak prawdę powiedziawszy. Tu są jacyś ludzie. O ile co mnie bić. A, miałem punkty jeszcze rozdysponować, tak? Dobra, zapomniałem. Zapomniałem rozdać punkciki. Czyli dalej lecimy. Trochę tu i resztę w życie na razie. Mamy w ten sposób. Może tę zaciekłość będziemy ponosić w tym momencie bardziej. Ale to zobaczymy. Umiejętności... Nie, tutaj nic nie mogę zrobić. Tu kolejny punkcik mamy i tu mogę albo do zaciekłości... Plus 15 do zaciekłości. Dużo niby. Obrażeń od ataku, obrażeń krytycznych. No dobra, pójdźmy w to. Nie, potwierdź. Potwierdź. No i teraz nasza postać do zaciekłości już ma 36 w zaciekłości, także spoko. Nie wiem, jakie tam są wartości ostateczne. Topór bitewny i pistolet tutaj sobie leżał. Tu jest kolejna skrzynia. Spoko. Tylko to wszystko takie sobie. To mamy dokładnie takie samo. Rękawice nas nie interesują. Dwuręczny topór też nas nie interesuje. Dwuręczny młot to było wcześniej. Wszystko pójdzie do sprzedania. A tu co? Znowu mamy... Nie zatwierdziłem tych punktów? A no, nie zatwierdziłem. Dobra. Sorry. Okej. Okay. Tutaj trzeba potwierdzić. No tak. Nie można zamknąć okna bez potwierdzania. Nie wiem, co to jest. Co te czaszki tu dają? Nie mogę trafić w nikogo. No... Szczury zakichane. Buzdygan i hełm. Okej. Okay. Hełm mam jakiś chyba zwykły, także nie wiem, czy nie... To chyba niebieski wypadł teraz. Nie, też mam niebieski już. Dobra, oczywiście standardowo zwiedzamy całą mapę, tyle tylko, że nie widzę mapy. Także nie wiem, czy całą zwiedzam, czy nie. Bo mapa jest odkryta. Każdy fragment mapy tutaj widać na mapie. Czarodziej. Dobra, mamy, na pewno mamy przejście gdzieś tu dalej, ale nie chcę jeszcze przechodzić. Co to jest? To?
Tu nie ma nic. No, tam wiem, że jest przejście, ale nie byliśmy z tej strony. Nie zwiedzałem z tej strony w ogóle. O, nie trafiłem ani jednego, ani drugiego. Znaczy, ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, bo w sumie trzech tutaj już było. Chyba przyjdzie taki moment, że tych szarych rzeczy prawdopodobnie nie będziemy zbierać w ogóle. Bo nie będą mi do niczego potrzebne. Śmieci, znaczy są ogólnie śmieci i będą mało... Mało nas to... Oj, mało kasy będziemy za to dostawać. Ale jeszcze na razie przez chwilę będę zbierał wszystko. Z tego względu, że... No pieniądze zawsze się przydadzą pewnie. Chociaż... Jak zwykle w takich grach później się okazuje, że mam nazbierane dużo, a nie ma co kupować za to. Zobaczymy. Zobaczymy, mówię. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tak mówię teraz. Wolsen jest grą, którą poznaję. Sam dopiero. W którą nie grałem wcześniej, ani przez chwilę nawet. No zapowiada się ciekawie, no zapowiada się jak taki zwykły hack and slash. Nie wiem, co to okrąg daje. Taki hack and slash, w którym będzie można pozabijać hordy wrogów. I będzie całkiem niezła zabawa. Mam nadzieję. Nie wiem, jak długa ta gra jest. Z tego, co słyszałem, nie jest długa. Także nie powinno nam zająć tego jakieś sto ileś godzin. Może szybciej się ogarniemy w niej. I tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, nie interesujemy za bardzo endgame. Skończę fabułkę i pewnie skończymy przygodę z Wolsenem, bo jest dużo innych gier, które z chęcią bym ograł jeszcze. A na wszystko nie ma czasu. Ten duży to tylko wygląda na takiego strasznego, a bardziej wkurzające są te szczury. Znaczy, jeśli chodzi o poziom groźności, to wszyscy są tak samo groźni. Czyli jak na chwilę obecną w ogóle nie ma jakiegoś zagrożenia wielkiego. Dobra, zobaczmy, co tym nazbieraliśmy, bo już mamy dużo. Mamy buty jakieś. Skórzane buty. O, do obrażeń mistycznych. Dla Łotra, do wartości odpowiedniej. Dobra. Możemy sobie te buty podmienić. O, a hełm lepszy. Mamy też jakieś spodenki. Osłona to nie. O, to możemy podmienić teraz. I bandana zamiast hełmu to też nie. W ogóle ciężki wolę. I jest jakiś długi miecz i Morgenstern. Ale ten Morgenstern jest troszeczkę gorszy. Co znowu będzie trzeba... Zgubny żar. Będzie trzeba wrócić i to wszystko posprzedawać. No mówię, już białe to tak mnie nie będą interesowały za szczególnie. Zobaczmy, jak jest z tym filtrem. Gdzie to było? To było tu? Nie. Zaraz spróbujemy znaleźć, ale... Umiejętności aktywne? Nie. Wrota miasta też raczej nie. Menu to chyba nie. No to powiem wam, że nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie można było ten filtr ustawić. Nie, tutaj zamknijmy sobie to po prostu. Menu, dobra. Nie, to było gdzieś w inwentarzu. A, to było tu, o. Gdzieś w którymś tym. Skórki Łotra, skórki Berserkera. Aha, tu można sobie to zmieniać. Ale to mnie też nie interesuje za bardzo. Wytwarzanie. Filtr łupów, no w końcu. Dobra, chciałbym dodać profil. I to chciałbym, żeby się nie pojawiało w ogóle. Czy to mamy jakoś zatwierdzić, czy to po prostu jest zatwierdzone? Chyba jest po prostu zatwierdzone. Tak. Dobra, te szare nie powinny się pojawiać. Nie będą mnie jakoś za bardzo interesowały. Tam bardzo małe ilości pieniędzy kosztują. Także o. Nie ma nic, to nie ma nic. Dobra. W takim momencie, w takim wypadku możemy jeszcze przenieść się znowu do miasta. Weźmiemy sobie, sprzedamy te wszystkie rupiecie, które mamy. Żeby plecak sobie troszeczkę opróżnić.
Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. Okej. Okay. A, tego... Tego nie mogę sprzedać. Bardzo dobrze, nie chciałem tego sprzedawać. Tarczę sprzedałem ogólnie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Tak, jest taka sama jak to, co mamy. Dobra, to dobrze zrobiłem. 1600. To jest chyba przycisk do segregowania przy tych tutaj swoich przedmiotów. Tak mi się wydaje. Dobra, to zostawimy. Zgubny żar. No i lecimy z powrotem. Lecimy z powrotem. Musimy znaleźć jakiś portal, który sobie odblokujemy i do którego będzie można się przenieść. Bo tak to wygląda chyba jak w Diablo, że sejwuje się, znaczy nie ma sejwa jako takiego, ale będzie od portalu do portalu można przejść, bo inaczej te stwory się zrespią prawdopodobnie po wyłączeniu gry. Tak mi się wydaje. Dobra, tu jest wejście. O, tu są jeszcze jakieś spodnie niebieskie. Sobie leżały. Tu jest wejście. Kwestia jest tylko taka, czy jak tam wejdę, to tam będzie... Zabij wrogów w okolicy. Mhm. Dobra, to jest jakiś dodatkowy quest. No, zobaczmy, co tu jest. Dobra, poziom umiejętności wzrósł. Na ramienniki dla berserkera. Spoko. Na pewno sobie zarzucimy. Spodnie? Nie. Spodnie zostawimy tak jak są. Jest jakaś skrzynia. Ciężki hełm. No nie, ten co mamy wyposażony jest lepszy. To możemy wyrzucić, już nie będę tego nosił. O kurde, ale bez to jest. Oj, znowu przesadziłem. Za wcześnie nacisnąłem. Okej. Okay. Życie. Wezmę. Wartości do odporności. Dobra, to jest dla łotra też, ale... Aha, wyposażone nie. Nagolniki to są dla nas. Dobra, spoko. Dla wojownika. Nie biegnij. A, pies to chyba nie ściąga agro ogólnie. Bo on nie walczy, także to nie ma tak jak w... Chyba w Torchlight'cie pies walczy. I on potrafi agro ściągać, a tutaj nie... Nie ściąga, także może sobie biec gdzie chce. Misja poboczna zakończona. Mogę dostać spodnie dla czarodzieja, spodnie ciężkie. No, na pewno chcę to. Okej. Okay. Długa ta misja nie była, no, ale dobra. Może akurat... A, tu jeszcze są jacyś. Witam. Jednym strzałem. Jeszcze coś tutaj. Długa misja nie była. I wychodzimy na zewnątrz. Okej. Okay. Czy ja mogę jakoś mapę... Aha. Dobra. Dobra. To teraz wiem, jak to działa. Wybuchającą beczkę sobie wysadziłem w powietrze sam sobie. Dobra, to wróciłem tutaj. Okej. Okay. Robimy szybkie przebiegnięcie. Jeszcze coś dostałem. Na ramienniki dostałem. Odporność, tak, są lepsze niż to, co mamy. Spodnie są lepsze niż to, co mamy. Hełm jest taki sam. Okej. Okay. Biegniemy tam jeszcze raz. Niepotrzebnie się cofnąłem. I spróbujemy znaleźć kolejny teleporter. Żeby móc powoli kończyć odcinek. Nie wiem, odcinki będą na pewno jakieś tak niewymiarowe, jeśli chodzi o czas, no bo muszę od teleportera do teleportera, żeby później, o, nie musieć taki kawał wracać, a obstawiam, że te stwory by się zrespiły, jakbym wyszedł z gry, no bo w takich grach z reguły tak jest, że one się respią. Fajnie, można sobie level nabić troszeczkę bardziej. Ale z drugiej strony nie zamierzam po 10 razy tych same stwory zabijać. Jak będzie trzeba, no to tak się zrobi, ale... Dobra,
Młotek daje radę. Młotek daje radę. Szczury wkurzają. No ale, ale jest spoko. No zabij go. Gra osobiście mi się całkiem podoba. No jest fajna. Co tu jest? Nie rozumiem tego tutaj. A to te stwory były tutaj. Aha, myślałem, że to coś innego, a to one tu stały. Okej. Okay. Tutaj z altem już nawet się nie podświetlają te przedmioty. Czyli filtr działa. Oczywiście to zepsujemy wszystko. O, tu już jest. Okej. Okay. Przejdziemy sobie teraz tędy. No i tutaj jest ta cienka, wąska droga. No i właśnie, tutaj tu weszliśmy, ale nie wszedłem tutaj. Zobaczmy, czy tutaj jest też jakieś wejście. I czy tu jest druga historia. Znaczy druga taka misja poboczna. No. A nie, to chyba tutaj wchodzę, a tu wychodzę. Nie wiem. W każdym razie tu nic nie ma. Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo nigdy nie dotrzemy do tego. Do tego portalu, gdziekolwiek on jest. Dobra, przechodzimy. O, tu są jeszcze jakieś stwory. Przechodzimy teraz tu. Tu na moście jacyś stoją. No tak, tutaj wchodziłem do tego, także to już mnie nie interesuje. No ciekaw jestem, co będzie, jak się drugi raz wejdzie. Dostałem osiągnięcie na Steamie za zabicie 500 potworów już. Ciężkie spodnie. Jakieś ostatnie spodnie dobre wypadły przed chwilą, także na razie nie będę zmieniał. Zresztą, zobaczmy. 8 do wartości, ale to co mamy to ma 10, także zostawiamy sobie to co mamy. Piąty poziom, pięknie. Bardzo ładnie. Okej, okay, i szukamy portalu. Na razie nie wygląda, jakby gdzieś tu miał być, ale... Dobra, to weźmiemy. Cokolwiek to jest, będziemy czytać później. Tutaj powinien być teren chyba zamknięty. Tak, bo tu jest powrót. Czyli droga jest tylko jedna tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie jakiś bardzo rozbudowany na wszystkie strony i nie jest. Okej, okay, kulka dała nam życie. Pies pozbierał nam amunicję. Mamy pistolety, nie mamy amunicji. Nie, pies pozbierał. Te kulki wybuchają. Pies pozbierał nam wszystkie monetki. Is that a Drake? Doesn't look like a bandit. Don't worry, safe to approach. Just don't make any sudden. To mi się nie podoba, ale chyba on nam nic nie chce zrobić. Wielki miecz jakiś wypadł. Jeszcze tutaj tych bandytów pozabijamy. Zanim pójdziemy dalej. Dobra, to też zepsułem. Czyli tu jest przejście dalej. Okej, okay, to jeszcze się cofniemy kawałek. Cofniemy się kawałek. Tak, wiem, że level wpadł, ale to jeszcze się wstrzymam. Bo misja nas prowadzi w tamtą stronę na pewno. A ja bym chciał zobaczyć, co tutaj zostawiliśmy, bo tutaj ewidentnie jest jeszcze jakaś odnoga. Może jest zamknięta. Zaraz sprawdzimy. Tak, tutaj jest zamknięta ta odnoga. Ale jeszcze parę stworów do ubicia jest. Witam. Gitara. Tu nie ma nic, ale tutaj jakiś skarb na końcu pewnie jest. Jacyś kolesie jeszcze są. Tarcza wypadła. Nie mam szału. Twarci troszeczkę już. Dobra. Nie wiem jak...
A, bo nie mogę tego podnieść. Dobra. Bo tarczę mamy jakąś taką tandetną jeszcze na razie. Ale może znajdziemy coś lepszego. Tutaj już nie ma nic. Tu. Kostur. No kostur weźmiemy do sprzedania. No okej. Okay. Musimy tam pomówić z Itan. Iltain chyba się nazywa. Gitara. Dobra, to biegniemy na drugą stronę. Porozmawiać, obejść tego smoka na spokojnie. Piąty poziom. Tak, wiem, że mam punkty do rozłożenia, ale to już sobie chyba zostawimy na następny odcinek. A na razie bym chciał jeszcze porozmawiać z nią, no i dotrzeć do jakiegoś portalu. Dobra. Panie Smok, nie atakuj mnie. Ja nie chcę walczyć. Name's Ilfane. I'm out here hunting a Severia. It scorched a gang of slavers to a crisp near Archeon. Been sent to kill it. Archeon? The flying city? You're a long way from home. The nearest anchor isn't exactly close. Believe me, I didn't want to make the trip. Was glad the bastard slavers died. Order knows it as well. Sending me out here is a funny joke they're telling each other. You're part of this order, I assume? That's right. The Order of Ashara. We ride drakes and chase Vareer, apparently. Speaking of which, need to get back after the beast. You want to tag along? Aeldor is spooked. Not sure what's got him like this. Any case, wouldn't say no to another pair of fighting hands. It's why I'm here. He's been slaughtering Stormfall citizens. So there's no shortage of people that need the beast dead. Guess that's settled then. I think I saw the beast heading toward a cave system up ahead. Should get on its trail. Agreed. Let's move. No dobra, mamy się przyłączyć i dotrzeć do sieci jaski. To nie będzie wielkim problemem prawdopodobnie, aczkolwiek. Oh, not again. It's getting closer to the city. Aczkolwiek coś tu się dzieje. Dobra, poginęli. Jeszcze coś tutaj zostali. O kurde. No ale żadnego punktu zapisu tu nie ma. Jeszcze tu stwory. Bo jak portal postawię i wyloguję się, wyjdę z gry, to pewnie portal zniknie, tak jak w Diablo. Także raczej nie liczę na to. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest. O, się bije z nimi. A, niech się bije. No chyba nie jest w stanie zginąć. Tak mam nadzieję. Taką mam nadzieję, a nie ma jakiegoś punktu życia chyba. Po prostu jest. Dobra, ilu was tutaj będzie wyłazić? O, miksturka mocy. Teraz my chociaż nie będę używał. O, i tutaj się coś... Te skrzydła już mira można ulepszyć. To też można ulepszyć. Proszę bardzo, ile rzeczy tu można poulepszać. Dobra, ale na razie to wchodzimy do środka. Sieć jaskiń. Nie wiem, może przejdziemy. Może będzie trzeba dzielić odcinki na dwie części. Jak będą wychodzić strasznie długie, zobaczymy. Mówię, na razie... Na razie nie mam pojęcia, jak to do końca wygląda. Wszystkiego nauczę się w trakcie. Miałem nadzieję, że tu będzie jakiś portal na dzień dobry i skończymy, ale... Przygoda sama w sobie... Sama w sobie przygoda długa. Zaraz kolejny level wpadnie. So what can you tell me? Well, that Oshara is a dragon, a matriarch to be exact. We're her protectors in return for her guidance. That's how it's supposed to be, but we don't let that hold us back. Ooh no. We got a much broader range of activities we like to partake in. Let's see. We got resolving petty disputes, pushing for certain policy decisions,
And all, best of all, making sure slavers know how valued and respected they are. Ooh, I'm sensing a little bitterness here. At least a little, but whatever, I've said enough. Let's remember why we're here. Dobra, szósty level, nie odzywałem się, bo on cały czas gada jeden z drugim. 20 punktów, lecimy w zaciekłość. I może tutaj trochę w życie. Dobra. Tak to wygląda, teraz tak. To mogę jakoś ulepszyć. Prędkość zwiększa szybkość skrzydeł i skraca czas odnowienia za każdego zabitego wroga. No dobra, weźmy to. A tutaj wartość szansy na trafienie krytyczne plus 40%. Koszt szału minus 30%. Dobra, w ogóle wolę chyba krytyka. Okej, i jeszcze tutaj dwa punkty nam dodało, czyli tutaj zaciekłość. Jestem ciekaw, jak to się obraca. Może jak dojdę do końca, to się zacznie obracać. Bo tutaj jest jakaś dzika karta. Zwiększa twoją szansę na atak i zaklęcie krytyczne. Obrażenie do ataku. Do obrażeń krytycznych. Okej. Bo nie chciałbym tutaj. Tam było napisane, że to jakoś się obraca. Aha. Jakoś tak to... Bo mnie interesuje to drzewko na przykład, albo to. Ale dobra, to... To będziemy myśleć nad tym później. A, tu jak zwykle, nie. Nie zapisałem tego. Dobra, potwierdź. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na to wychodzi, że będą długie odcinki z Wolsena. No, ale cóż. Się stworzę. O, nie mam szału. Wyładowałem. Ładowałem się w sam środek, a szału nie miałem naładowanego. Muszę zwracać na to uwagę. Przed wchodzeniem właśnie w takie duże grupy potworów. Do szybkości ataku przyda się. Dobra, zobaczmy co tutaj jest jeszcze. Tu jest rozwidlenie. Idziemy na razie do góry. Kolega nasz tam gdzieś podąża za nami z tyłu, dobra. Łuk wypadł, ale łuk mnie nie interesuje. Poza tym jest jakiś słabej jakości. Za to miecz wypadł jakiś lepszy. Znaczy lepszy, nie wiem czy lepszy, inny. Niekoniecznie musi być lepszy. Dobra, giną kolejni. Jeszcze ty. Młotek daje radę. Na pewno bardziej niż tej włóczni nie używam jako takiej. O, tarcza jest. Dobra. W końcu jest jakaś tarcza. Mamy tarczę. To zostawimy. Tu jakiś mieczyk wypadł. Gladius. No, lepszy jest niż to, co mamy. To nie, ale tego Gladiusa mogę używać. No, jak się ładnie świeci. Przejdźmy tu dookoła. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Gitara, tu jest jakieś ciało. Mała mikstura szału. Weźmiemy, nie wiem czy to jest mi potrzebne do czegokolwiek. Znaczy mógłbym ją wypić i na przykład szału. A, o tu mam na przykład. I szał mi wzrośnie właśnie w takim momencie, w którym będę stał pomiędzy przeciwnikami i się okaże, że nie mam szału, żeby wykorzystać ten młotek. Ja spróbujmy. No, a to tak. Działa, bo działa. Ta włócznia. Skrzydła i szmira mają nowy poziom. Dobra. Teraz wy tutaj. Hełmy, rękawice, topór bitewny. No dużo rzeczy wylatuje. Dobra.
Dobra, teraz to. Katalizator zbierzemy. Dużo, dużo tych stworów tutaj jest. Przyznam. Dużo też życia leci. Tych kulek dużo. O właśnie. O kulce mowa. Droga jest oczywiście jedna, także tutaj obejdziemy to dookoła i tak musimy dotrzeć do punktu wyjścia. Tak jak chcieli twórcy, żebyśmy przeszli te jaskinie. Kolejny topór. Może toporem będziemy walczyć. Zresztą mieczek mi się podoba teraz, bo jest świecący. Dobra. O, młotkiem. Na pewno jak tak będę uderzał, to będę kogokolwiek trafiał. No, bardzo dobre zagranie. Z mojej strony. Dobra, idziemy dalej. Ten koleś tam nam... Nie chcę tu wszystkich zabijać, bo to jest... tych stworów tu jest naprawdę dużo. Ciężko ich trafić. Wszyscy uciekają. Małe takie... gnomy jakieś. O, znowu za blisko stanąłem. Znaczy za blisko, za daleko. Właśnie, jakbym był za blisko, to było dobrze. Dobra, kulkę, żeby życie odnowić. Okej. Tu idziemy, tak? Tam możemy porozwalać. Okej, teraz ty. No i biegniemy dalej. Tu jest jeszcze jakaś grupa wrogów, także podejdziemy do nich, bo to jacyś tacy więksi. Pas. O, pasa to jeszcze nie mieliśmy. Także pas się przyda. No, to było bez sensu. Nie ten przycisk nacisnąłem tak ogólnie. W sumie nie wiem po co użyłem tego młotka, ale szału mamy dużo, także. Także dobrze jest. O, teraz właśnie w taki sposób chciałem. Pilnowaliście coś? Nie. Dobra, atakuje mnie coś, nie atakuje mnie nic. Mamy pas, pasa nie mam założonego, tego założę. Idziemy dalej. Dobra, chodź panie kolego, nie będziemy się z nimi bawić tutaj wszystkimi. Bo jest ich dużo. O, tu są następni już. Oni biegną taki kawał za nami. Dobra, to i tak ich trzeba zabijać, bo jakoś tak nie chcą nas zostawić w spokoju. Rękawica. To zniszczymy, żeby się nie odnawiali. Jakiś zimowy uścisk wypadł. Dobra, zabił go. Tam coś wypadło. Mikstura mocy. Nie, to mikstura mocy to i tak pójdzie do sprzedania. Taka przyjemna siekanina. Powiem wam. Przyjemna siekanina, tylko mogłyby te punkty zapisu być trochę bliżej. Jak na razie to nie wiem gdzie są. No chyba, że nie wiem, chyba, że, ale nie wydaje mi się, że po wyjściu z gry, żebym zostawał w tym samym miejscu, w którym w danej chwili jestem. W Titan Questie tak chyba było, jak dobrze kojarzę. Albo w Grimdownie, nie pamiętam, w którymś, nie, w Titan Questie. W Grimdownie zawsze cofaliśmy się do miasta. 7 poziom. 7 poziom. Na razie levele lecą dosyć szybko, no ale to z reguły w takich grach tak jest, że levele lecą dosyć szybko. To chcę zniszczyć, dobrze. Założenie kowadła awansowało. Skrzydła tak samo. O, koleś padł chyba. Jakoś tak kucnął. Chyba był niesprawny przez chwilę. To jednak chyba się go da zabić.
Znaczy nie tyle zabić, bo zabić to się go nie da, bo on i tak jest z nami. Ale jakoś tak go... unieruchomić na chwilę. Dobra, dobij go tam. Idziemy dalej. Dobra, gitara. No i przechodzimy do kolejnego. Znajdź wejście do następnego poziomu sieci jaskiń. Dobra, ale mamy portal. Mamy portal nawigacyjny odblokowany, także tutaj zostaniemy w tym odcinku. W następnym odcinku ruszymy stąd do boju dalej. Mamy mieczyk, dostaliśmy nową tarczę. Na pewno pójdziemy do... No nie łaź za mną, koleś, bo chciałem się ustawić ładnie. Dobra, na pewno pójdziemy w następnym odcinku też do kupca, posprzedajemy wszystko. Ale to wszystko już będziemy robić, tak jak mówię, w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. I tak wyszedł odcinek dosyć długi, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa!